Andrzej Duda w ogniu krytyki. Chłopie, my nie żyjemy w średniowieczu. W piątek 8 marca strajk kobiet zorganizował manifestację w Warszawie. Przed siedzibą prezydenta Dudy zebrało się kilkaset osób, które następnie przeszły przed Biuro Polski 2050. W trakcie przemówień kobiety zwracały się bezpośrednio w stronę prezydenta. Andrzeju Dudo, jeśli zawetujesz ustawę o dostępie do antykoncepcji awaryjnej, nie zapomnimy ci tego, padło ze sceny. Strajk kobiet przed Pałacem Prezydenckim. Manifestacja w Warszawie rozpoczęła się o godzinie 18 przed Pałacem Prezydenckim. Ma ona związek z projektami, które zaprezentowane zostały przez partię koalicji rządzącej w sprawie zmian w przepisach aborcyjnych. Duża część idących uczestniczek marszu ubrana była w koszulki z logo strajku kobiet. Po przemówieniach na rozstawionej prowizorycznej scenie demonstranci ruszyli w kierunku Nowego Światu. Główne postulaty, jakich domagają się kobiety, to legalna, bezpieczna i darmowa aborcja. Wiele uczestniczek i uczestników manifestacji przyniosło ze sobą transparenty z bardzo wymownymi hasłami: chcemy zdrowia, nie zdrowa siek, wolność wyboru zamiast terroru, czy poszłam spać i obudziłam się bez praw. Strajk kobiet w Warszawie. Uczestniczki zwróciły się do prezydenta. Organizatorki marszu nie ukrywały swojej frustracji z powodu tego, że po raz kolejny musiał wyjść na ulicę. Podkreśliły, że kobiety są większością w tym kraju. Spakowałyśmy kartony, spakowałyśmy swoje banery. My się śmiałyśmy, że banery możemy dać PiS-owi, żeby PiS teraz chodził sobie po ulicach i protestował. A tu się okazuje, że my na nowo musimy odkurzyć wszystkie nasze akcesoria protestacyjne. To jest kpina z obywatelek. My jesteśmy większością w tym państwie i zacznijcie nas traktować poważnie, grzmiały organizatorki protestu. W trakcie przemówień jedna z uczestniczek zwróciła się bezpośrednio do prezydenta Andrzeja Dudy. Padły bardzo stanowcze słowa. Chłopie, my nie żyjemy w średniowieczu. Antykoncepcja w Europie jest bezpłatna i ogólnodostępna, mówiła. Masz krew na rękach, dodała. Pańskie wato uderzy w pańskie dziecko. Do tłumu zebranego przed Pałacem Prezydenckim przemawiała także Agnieszka Czerderecka, przedstawicielka warszawskiego strajku kobiet. Andrzeju Dudo, jeśli zawetujesz ustawę o dostępie do antykoncepcji awaryjnej, nie zapomnimy ci tego. Będziesz siedział, mówiła. Jedna z organizatorek poruszyła kwestie rodzinne prezydenta, podkreślając, że on również jest ojcem. Pan jest ojcem kobiety, ja sobie nie wyobrażam sobie robić czegoś wobec własnego dziecka. Pańskie wato uderzy w pańskie dziecko, moje, całego społeczeństwa, mówiła. Zebrany tłum ruszył w kierunku Biura Polski 2050 przy ulicy Nowy Świat. Panie Hołownia, nazwał pan swoje ugrupowanie Polska 2050, a kobietom proponuje pan powrót do zakazu aborcji z 1993 roku. Nazwij sobie swoje ugrupowanie Polska 1993 i będziemy mieli jasność, padło ze sceny. Demonstrację zakończyła minuta symbolicznego krzyku w imieniu kobiet, które zmarły z powodu zakazu aborcji. Zebrany tłum skandował także, ani jednej więcej oraz to my wygrałyśmy te wybory.